Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w tym nowym roku. Pragnę powitać wszystkich nowych subskrybentów na tym kanale. Ja jestem Rejkotka, a dzisiaj zagramy sobie w opowieści z niani. Jest to bardzo śmieszna gra, JRPG. W sumie powiem wam, że nie za bardzo przypadam za klimatem takich gier, ale postanowiłam, że zakupię ten tytuł. Już od dłuższego czasu znajduje się na moim koncie na Steamie i w końcu przyszedł ten czas, żeby móc sobie zagrać w tę grę. Więc żeby nie przedłużać, moi drodzy, to zaczynamy naszą przygodę z opowieściami z niani. Jest to naprawdę bardzo komediowa gra właśnie JRPG, więc mam nadzieję, że będziecie się ze mną bardzo dobrze bawić, a tymczasem zaczniemy naszą co? Adventure! Jak widzicie tutaj, Jezu, jak ja to zobaczyłam za pierwszym razem, kiedy odpaliłam grę, to myślałam, że po prostu chyba usłyszą mnie sąsiedzi. Dobrze, więc co? Zaczynamy. Zobaczymy, co tutaj nas czeka, moi drodzy. Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa, bo jeżeli nie, to będzie mi smutno. O! Prolog, Kotowice! Akt pierwszy, wrota kocura, powrót do menu. Nie no, to idziemy oczywiście w prolog, prawda? Zobaczcie w ogóle z tyłu, jakie koty. Jezu, jak mogłabym je zagrać w tę grę, no powiedzcie mi, dobra. Więc co, Kotowice, moi drodzy. Nasza opowieść zaczyna się tutaj, w spokojnej wiosce górniczej Kotowice. Mała Mru w swym koszyku skupiona wyczekuje poranka, zupełnie nieświadoma roli, jaką przyjdzie jej odegrać w wydarzeniach, które już niedługo będą miały miejsce. Mru. O Jezu, jaka słodka! Czas wstawać! Dziś wielki dzień mojej siostry. Pójdę do niej używając... Aha, dobra. I zagadam naciskając... A, to patrzcie, to mamy tutaj też przy okazji taki trochę tutorial. A, to ja jestem tą... Ja cię kręcę! Patrzcie na to! Co to jest? O, już mogę? A? Mru, mru. Ojeju. Dzień dobry, Mru. Dzień dobry, ukochana siostro, w którą jestem zapatrzona i świata poza nią nie widzę. Przez coś skrycie jestem smutna, że odchodzi z domu, ale staram się nie okazywać swoich prawdziwych emocji i cieszyć się jej szczęściem. Zawsze byłaś taka wygadana. To takie urocze. Bądź tak miła i idź do lasu pozbierać kwiatki na mój wieniec weselny. Dobrze, że nie pogrzebowy. Oczywiście nigdy ci nie zawiodę, nie mogłabym ci odmówić. Nic nie mówię, ale pewne jest, że jej pomogę. No nie mogłabym ci odmówić, skoro przecież świata poza tobą nie widzę, prawda? Masz tu mapę, drogi do lasu, tylko uważaj na wąsze udusiciele. Otrzymano legendarna mapa okolicy najlepszej jakości. Okej, dziękuję. Oczywiście, wąsze są bardzo niebezpieczne, a ja jestem taka bezbronna. Wciskając Y i wybierając przedmioty, mogę zobaczyć, jaki sprzęt mam przy sobie oraz obejrzeć tę cudowną mapę. Znajduje się ona oczywiście w ważnych rzeczach. W końcu zrobiła ją moja siostra. A jak będę chciała przestać oglądać, to oczywiście nacisnę B. Jestem taka szczęśliwa. Mam nadzieję, że nic nie zakłóci nam tego dnia. Okej, czyli mam tutaj Y, ale czemu to nie działa? O, jest! Gdzie tu jest przedmioty? Ważne rzeczy, okej. Mapa. Wiejska kotełka. Mru. Co za wspaniała mapa. Moja siostra jest wszechstronnie uzdolniona. Las, Kotowice, kopalnia. Nie no. Kwiatki tu. Jezu. Okej, dobra. Idziemy jeszcze z kimś pogadać? Siema. Druga... Nie. Mru Drappa. Dzień dobry, Mu. Mu, tak. Mu jak krowa. To już dziś nasza siostra przestanie żyć na kocią łapę. Pomogłam jej już przygotować sukienkę. Wygląda ślicznie. Mru Drapp. Ale ja się najem na wesole jak dzikie koty. Hurra, nie mogę się doczekać ślubu, nie mogę się doczekać weselnego śledzia. No oczywiście, że śledzia. Śledzik. No oczywiście, ktoś tutaj jeszcze jest? Jakaś sukienka tutaj jest. A, to będzie ta sukienka, tak? To suknia mam... To suknia mamy. Na dzisiejszej wesele jest taka śliczna. A co, bierzemy ten topór? Mój brat zwykł mawiać. Kilow jest... Jak... Nie, kilow jaki jest, każdy widzi. Mógłby tylko wyczyścić resztki karmy z ostrza. O Boże. Dobra, to chodźmy. A to co to? Aha, nie wiem, dobra. To idziemy, moi drodzy. Wychodzimy. O, mamy Kotowice. A właśnie. Spiszę zadanie od siostry do mojego dzienniczka, który otrzymam, który trzymam w przedmiotu, przedmioty rzeczy ważne. Pacając go tam, mogę, pacając, mogę go tam schować, go z widoku lub pojawi się, dobra,
Dobra. Spisuję więc tylko najważniejsze z zadań, bo jestem zbyt leniwa, by spisać te poboczne. Hihi, ale za mnie leniuszek. Dobra, czyli co? Ekwipunek czy umiejętności? Ekwipunek czy przedmioty, bo to tam mówiła, że tam ważne rzeczy, ale tutaj nie były ważne rzeczy, czekajcie, ważne rzeczy. Notatnik zapominalskiego kota. To mój notatnik, spisuję w nim ważne rzeczy do zrobienia. Chcę go cały czas widzieć? Nie chcę, nie no, chcę go widzieć. O, a co to za karma? Mogę to pozbierać? Buła. Buł? Kajzuś, dobra buła, dobra. Buł, buł. Jezu, to są krowy. Ej, no bez jaj. O Boże, jakie tam słodkie drzewo, patrzcie na to. Jestem drzewem. O Jezu. A tam jest w ogóle uczta. Tutaj jest jakiś grób. Woda jest zimna i mokra, ble, a to jednak jest jezioro. Ja myślałam, że to grób, sorry. Żarcie. Żarcie, pełno żarcia. Ktoś ty? Ksiądz pewnie. Matko Miaulino, jestem taka szczęśliwa, że to ty będziesz udzielać ślubu mojej ukochanej siostrze. Mru, oby nasza pani Mizianna wymiziała cię wieloma łaskami. Pani Mizianna, to jakiś ich bóg. To będzie wspaniała uroczystość. Pogoda nam domiziała. Jedzenia jest pod dostatkiem, a pan młody niebawem przyjdzie. Proszę, opowiedz o naszej pani Miziannie. Nie mogę się już doczekać. Nie no, opowiedz. Oczywiście, dziecko, Mizianna jest ukochaną córką przekota. Ciągle wymiziuje mnogość łask dla wszystkich kotów. Błogosławi wszystkim, którzy miziają i są miziani. W szczególności tym, których kłębki mają być splecione węzłem małżeńskim. Jestem boginią kartonu, dobowego futerka oraz wszystkiego, co miłe i pochate. Dziękuję, matko. Niech jej wiecznie miziająca łapka czuwa nad naszymi kartonami. Ja cię kręcę. Co to za gra? Co ja gram? Burmistrz. Dzień dobry, Mru. Piękny dzień dzisiaj mamy. Cała wioska nie może się doczekać ślubu. Tak, to wspaniały dzień. Idę nazbierać kwiatków dla siostry. Och, jesteś taką uczynną małą kotką. Powiedz, czy mogłabyś staremu kotu zanieść szamę dla naszych inżynierów pracujących przy murach obrony? Oczywiście, pomogę. Proszę, oto szamka. Otrzymano szamka. Nasi dzielni chłopcy zapracują się na śmierć na północny zachód stąd. Wschód? Zachód. Czyli w lewo i tak czy siak, dobra. Ale to do kopalni, tak? No to gdzie ja tam? Mogę tu w ogóle wejść? A, to są dom? A, to kart... Jezu, jaka ja jestem. Dobra, czyli tutaj są te kartony. O, tutaj jest jakiś kowal. Pójdźmy zobaczyć. Kowal. Dzień dobry, Mru. Przyszłaś kupić puszki? Dzień dobry, panie kowal. No nie przyszłam po puszki. Dziś moja siostra wychodzi za mąż. Idę do lasu zbierać dla niej kwiaty. Tylko uważaj na wąsze dusiciele. To bardzo niebezpieczne stworzenia. Weź tę niezawodną tunikę antywoszową. Dziękuję. Jest pan taki miły. By założyć tę piękną tunikę, muszę nacisnąć Y, wybrać jakiś punek, potem siebie i kliknąć zmień. Przejdź do odzienia i tam ją dobrać. Okej. Okay. Czyli ekwipunek. Siebie, zmień, odzienie, okej. Okay. Tunika antywąszowa, dobra. Założone, git. Więc jesteśmy teraz, że tak powiem, chronieni. Że gdzieś tam po trawie, kto by tam patrzył w ogóle. Jest nasz luz. Chyba to jest nasz las, tak? Albo nie, drzewo, jestem drzewem, dobrze, to już wiemy. Lazła gdzieś tam, nie powinnam odchodzić... Odchodzić się tak daleko od domu. Dobra, to idziemy. Idź do lasu po kwiatki. No i idę przecież, no. Co to? Wąsze! O nie! Wąż dusiciel. Jestem wąszem, jestem śmiercią. Przed moim gatunkiem klękały narody. Naszymi łuskowatymi ciałami oplątaliśmy całe państwo. To my skusiliśmy pierwszego kota do zjedzenia drzewa złej karmy. Królowie i bogowie oddali nam cześć, patrzyliśmy jak galaktyki rodzą się umierają, nie mieliśmy sobie równych. Widziałem rzeczy, które wy, koty, nie dałyście wiary. Kartony w ogniu, sunące ku ramionom przekota. Podziwiałem promienie błyszczące w ciemnościach, nieopodal wrót Miałtlantydy. Wszystkie te chwile znikną w czasie, niczym karma w misce. W tym miejscu twoja podróż biega końca, tu spotykasz swoje przeznaczenie. Nie możesz się ze mną równać, czas umierać, gin w moim wąszu ognia. Run to fight! Wąszogedon! Ja cię kecę, what? Co to jest?
Czy ja mam coś tu robić? Czy oni sama sobie tam... Aha, wąż udusiciel nie żyje. Zabił się własnym zaklęciem. Co za wstyd! Zwycięstwo! No i super. Ojej! No co, już poszedł. Po sprawie, tutaj jaka dziura. A, to jest wąszowe leże. No dobra. Ten las jest faktycznie bardzo niebezpieczny, ale obiecałem, że zbiorę kwiatki i zrobię to. No dobrze. Mamy kwiatki. Zapomniałam koszyczka. No co ty, serio? Wróć po koszyczek. No dobra, no to wracam, ale tam w ogóle jakieś fajne rzeczy są. O nie! Ojej! To przecież kotorki! Jak pokonały nasze mury! Oby tylko nikomu nic się nie stało. Mru, mru! Wichr krwi, znoszę swe mosiki. Zroszę swe mosiki, sorry. Siostro! Patrzcie w ogóle ona z tymi butami. Chodź ze mną, jeśli chcesz żyć. Idę. O, to. Kolejne paskudy, bez walki się nie obejdzie. Za pomocą mogę wybrać, w jaki sposób i kogo zaatakuję po wciśnięciu. A, przejdę do akcji. Jeśli dam im kilka razy po gębie, będę mogła przekuć swój wściek. Wściek? Fajne techniki. Miasto synów! Miasto syni, help! Siostro, te kotorki wyglądają na złe i głodne. Co ja mam zrobić? Nie daj się zabić i, no nie wiem, może popatrz sobie, a może to zdekoncentruje. Chlip, no dobrze. Okej. Okay. Mru, mru. Elitarny kotomistrz. O, może kotomistrza weźmiemy i ten. Zabiją mnie. O, nie. Furia. Jojczenie, szlochy, płacz obrony. Jojczenie. Walka. Nie, no walka. Cios obcasem. W tego. Pudło. Cios obcasem. Jej, jeden nie żyje. A teraz mramu. Szlochy. Walka jest zła, buu. Cios obcasem. W sumie nie mamy żadnego tego. O, jakie ten. Kotengan. No pewnie, że ten. Oh yeah, zwycięzco! Ale się wściekł na te kotorki. Wściek umożliwia zastosowanie najsilniejszych technik. Niestety po każdej walce jego poziom schodzi do zera. Dobra, to możemy iść dalej. O nie, następne te. Ta. Kto tam? Techniki. Aha, nie mogę. Cios obcasem. Elitarny czy kotomistrz? Może elitarny. Oje. To jakiś mak! What? Szlochy. Wielki szaman, to może tego najpierw, wiecie. Pozbędziemy się go. Bo nas tutaj zabiją. Bez kitu. Kotek nie wybacza. Cios obcasem. Oh yeah. Jajczenie. Dam rady, ja nie dam rady, ja nie dam rady, podtrzymaj mi kota. Płacz obronny. Techniki, jest tylko punkt chyba to było. Ło, jak normalnie wymiata obcasami.
Oh, yeah, udało się. A cóż to? Ten ich znachor ma w sakwie flakon... Tarzan mleka. Pewnie zabrał go komuś, nie wiedząc nawet, co to jest. Przeklęty zielony prymityw. Otrzymano perzet mleko. Lepiej wypić je teraz i się trochę podleszyć. Kolejne walki mogą być coraz cięższe. Mogę to zrobić wybierając przedmioty, klikając... Dobra. Przedmioty... Perzet mleko. Mrumru, dobra. Siostrzysko, a co z naszą kocią rodziną? Nie interesuj się, na razie liczy się tylko nasze przetrwanie. Tędy nie przejdziemy. Nasze bułki! Weź się w garść, siostro. Ta-ta! Co to? Baron von de Bill. Wiesz, dlaczego tu jestem. Nigdy go nie dostaniesz w swojej łapy, draniu w śmiesznych majtkach. Należy do mnie. Nie masz prawa go zatrzymać ani krytykować mych majtek. A teraz przygotuj się na epicką walkę zakończoną twą nieuniknioną porażką oraz zagładę i zgubę, o jakich nie śniło się fizjononom. Wchłonę cię i wypluję, a potem na tobie usiądę. No okej, okay, dobra, spoko. Cios ptasem. Ła, to będzie walka dopiero. Jakie mam przedmioty? Nie mam już przedmiotów. Szlochanie. Niestety mamy tylko ten cios z obcasem. Pudło! 15. Mogę coś, kotek nie wybaczę. A, trochę mocniej. To co, teraz jajczenie? Że ta nasza mru to jest... Zabił mnie? Jak to? Gdzie jest baron pół krwi? Ukryłam go w kopalni. Przypuszczam, że mówisz prawdę, bo chcesz kupić trochę czasu, by w romantyczny sposób odejść w ramionach swojej siostry. Mógłbym co prawda wysłać do kopalni swoje kotorki, ale to zupełnie nierozważne, bo kotorki nie są bystre, a ja jestem, więc sprawdzę to osobiście. O nie, i co teraz? Siostro. A więc tu zastanie mnie śmierć kotów. Pozwól, siostrzyczko, iż nim pochłonie mnie wieczna ciemność, nacieszę oczy wieńcem, który uplotłaś dla mnie. Mój wianek weselny stanie się pogrzebowym. Kurczę, jakbym normalnie przewidziała, ej. Ale ja nie mam wianka, zapomniałam koszyczka. Przyniosłaś hańbę rodowi Mruchina. Mruchicha. O Jezu. O i te bułki. I co, uciekła? Wrota kocura. Krajnot w koronie Niani. Metropolia tysiąca kartonów promieniująca chwałą kociej cywilizacji. To w nich swoją siedzibę mają najznamienitsze koty, organizacje i zakony, w tym tajemniczy zakon ruchomego czerwonego punktu. To właśnie tu tutaj trafiła mała, bezbronna kocia sierota, ocalała z pogromu kotowic i wybrana przez punkt. Z biegiem lat jej pazurki nabrały morderczej finezji, jej serce obrosło w mrok, a brzuszek w masę. Stała się nowym kotem, więc przybrała też nowe imię. Imię, które miało napełnić serce jej wrogów trwogą. Mrutair! Altair, normalnie bez kitu! Spokój to kłamstwo, jest tylko punkt. Spokój to kłamstwo, jest tylko punkt. Mi asasynie Mrutair, ostry pazur. Mistrz Kotso Kotori chce cię widzieć. Przybądź do jego komnat wraz z Lucy Miał oraz Miał Rianną. Miał Ruto. Naruto na Beskitu. Jak cię znam, to tobie kazał je znaleźć i wezwać. Po prostu chcesz wyręczyć się mną. Uwierz w moje marzenia. Okej. Okay. Znajdź Lucy Miał i Miał Rannę. W ogóle kim są ci ludzie też tutaj? Nie powinnam przeszkadzać mu w medytacji. Dobrze, to nie będziemy przeszkadzać w medytacji. Idziemy. Co to? Dzban z woskiem. To oznacza, że mniej uzdolnieni nowicjusze spędzą niebawem dzień na polerowaniu tajemnej płyty.
Powinni się cieszyć, w końcu to niezawodny sposób na zwiększenie szybkości swoich ciosów. A ty kim jesteś? Miasasen Wartownik. Nie każ mistrzowi czekać. Ty jesteś moim mistrzem? Mrał Tyrion, nie godzi się przeszkadzać wielkiemu strażnikowi wrót. Musi być w 100% skupiony na obronie zakonu. Oh yeah. A tam co, śpią? Ktoś napisał coś na tej skrzynce. Remont sali cierpienia, nie wchodzić. No tak, to przez incydent. Jaki incydent? To wejście do męskiego dormitorium. Nie powinnam tam wchodzić. W ogóle jakie tutaj są te. To tylko dekoracja. Ochroną prawdziwego miasta jest jego coś tam. Nie przeczytam. O, jest mistrz chyba. Mistrzu? Kotori! Brutair, czyżby moja wiadomość gdzieś ciebie została przekazana niedokładnie? Przyjdź do mnie dopiero, gdy sprowadzisz tutaj adeptki Lucy i Miauriannę. Aha, dobra, sorry. Sorry, mistrzu, już sobie idę. Już mnie nie ma. Oh, yeah. Kimże jesteś? Nowicjuszka! Senpai! Czy jest coś, cokolwiek, w czym mogłabym ci pomóc? Tak, jesteś Miauriannę, jedna z tych nowo przyjętych, prawda? Pochlebia mi, że ktoś zagłębiający tyle lat istotę punktu wie, kim jestem. Mieszkotso Kotori chce cię widzieć. Och, czyżby się zorientował, że ja zjadłam te wszystkie sardynki? Ojejku, ojejku! Zeżarła sardynki, no świetnie. Kotarzyna. O jeny, pojutrze egzamin teoretyczny, a ja jestem taka nieprzygotowana. Na pewno polegnę na wiachlinowatologii? Co robić? Trwologia. Nic tak nie kumulowało mojej nienawiści, jak słuchanie o kilkuset gatunkach wichlin charakterystycznych dla stepów północnego Kohanu. Może to jest ta Lucy? Lucy jest! O ja, jaka ładna w ogóle. Mam nadzieję, że masz dobry powód, adeptko Mrutair, by przeszkodzić przewodniczącej komitetu w zagłębieniu naszych podwójnie zakazanych technik. Starsza adeptko Lucy miał. Mieszko to, co wzywa was, nas do swoich komnat. Nie wydajesz się robić niczego ważnego. Nieważne, co robisz, mi wzywa natychmiast. Prostaczka. Powinnaś się cieszyć, że ci tu wezwali, a nie jakieś nie wiadomo co. Chodźmy zobaczyć, co też nasz mistrz od nas chce. Mistrzu, nadchodzę. Adeptki, dziś jest bardzo ważny dzień. Doświadczony poszukiwać przygód miał pan wielkiej michy od dobroci. Miał tanek Furtzinger postanowił zatrudnić jedną obiecującą miasasynkę do swojej drużyny. Jejku, jejku, czy to nie świetne? Będę godnie reprezentować zakon, gdziekolwiek się znajdę. Wspaniale, mistrzu. Pragnę iść na przygodę prawie tak bardzo, jak pragnę zadawać ból. A, pragnę zadawać ból, ponieważ trauma wywołana pożarem rodzinnej wioski odcisnęła się rysą na mojej psychice, sprawiając, że nie jestem w stanie kochać. Wszelką energię przekierowuję w sposób zły i destrukcyjny, co podkreśla tylko pustkę ogarniającą mą zranioną duszę. Moje delikatne ciałko drży, jestem mrocznym mścicielem nienawiści. Doceniam twój entuzjazm, powściągnij swe żądze. Na razie. Idźcie na plac treningowy, gdzie odbędzie się wasz egzamin praktyczny. Będzie go obserwował nasz szlachetny zleceniodawca. Od jego wyniku zależeć będzie, kto dostąpi zaszczytu odbycia stażu u jego boku. Jak wiecie, przygodystyczne staże są niezbędne do zostania pełnoprawnym miausasynem. Tak jest, wielki mistrzu. Dam z siebie wszystko! Oh yeah. Czemu się nie mogę ruszyć? A nie mogę. Udał się północnym wyjściem na plac treningowy. Północna, czyli tutaj chyba, nie? Jak trafię w drzwi. Okej. Czuję, że to będzie ważny moment w moim życiu. Warto zapisać go w pamięci. Tak, zapiszemy. Zapisz. Kotasz! Jezus Maria! To jest ten Kakashi, no bez kitu! Podejdź tu! Mrufail! Zaraz zaczynamy! Mrutair!
O nie, skoro już wszyscy są, możemy zaczynać. Na początek chcę wam przedstawić Miapłan, wielkiej pichy od dobroci. Miałtanka Furtzingera, znanego przygodzistę weterana 27 wojny w Syrajewie. Boże, wiecie jak ciężko przeczytać niektóre tutaj nazwy? Jego drużyna odparła senną szarżę kotorkowego komanda na miejskie wrota. Niestety jego towarzysze umarli, więc zbiera nowych. No cześć, Miałtanek, Boże, jaki on niewinny. Ta z was, która najlepiej poradzi sobie z dzisiejszym egzaminem praktycznym, dostąpi zaszczytu dołączenia do jego nowej drużyny. Nie muszę mówić, jak bardzo wpłynie to na waszą karierę. Och, postaram się was kompletnie nie upokorzyć skalą mojego zwycięstwa. To moja wielka szansa. Zacznijmy od czegoś łatwego. Wyścig, przygotujcie się. Oh yeah. Ścigacie się do beczki i z powrotem. Tłuszczyk w ruch. To łatwe, wystarczy, że będę trzymać się tory i ciągle trzymać X. Oraz odpowiednią strzałkę. Okej. Okay. Udało mi się? Zero punktów. Co? Ha, nawet z kontuzją spokojnie cię wyprzedziłam. Tak, tak, 5 punktów. Jaurian na 10 punktów za styl. Nigdy nie widziałem tak majestatycznego turlingu bojowego. Ojej, dziękuję, sensei. Nie udałoby mi się, gdyby nie moi przyjaciele. Czas na próbę bojowego pacania. Pacania. Lucy, będziesz pierwsza. Pokaż nam swoje kocie ruchy. Oh, yeah. Dobra jest. Tego spodziewałem się po przewodniczącej komitetu. 10 punktów. Teraz Miaurianna. Miaurianno, nie miziaj kukły. Chcemy zobaczyć twoje kocie ruchy. Ale ta kukła jest taka urocza, nie mogłabym jej skrzywdzić. Na ogon trzekota to najlepszy atak promieniowy promieniem uroczości, jaki kiedykolwiek widziałem. 15 punktów. Ojejku, ojejku. Perfekcyjna taktyka, Miaurianno. Dziękuję, wujuku. Przyznaję, jestem zaimponowany. Teraz ja. Kontynuuję teraz ty, Mrufail. Czemu od czego to mnie mówi inaczej? A właśnie, nie było cię na ostatnim egzaminie z uników, Mrufail. Masz unikać ciosów wroga, ale nie odpowiedzialności, skoro już tu jesteś. Egzamin przeprowadzimy teraz. Masz za zadanie atakować i jednocześnie unikać rzucanych przeze mnie kotai. Do dzieła. Spokojnie, Mrutai, to tylko trening. Jeśli użyję uników, to póki ten stan będzie aktywny, mam dużą szansę na uniknięcie ciosów wroga. A nawet jak mi się to nie uda, sensei pewnie używać będzie drewnianych noży, więc mogę najwyżej nabić sobie siniaka. Żeby było bardziej interesująco dla naszego gościa, użyję swoich słynnych, piorunujących kotai. Gotuj się! O nie, unik! Pudła! Cios w nos! Muszę też przy okazji unikać. 3 rundy. Mam już jakieś techniki, czy nie? Ja dopiero za 20. Dobra, cios w nos dalej. Machasz łapkami, jakbyś chciała karmę strącić z drzewa, a nie zadać ciosy. Pokaż nam coś lepszego. Chcę zobaczyć jakiś magiczny atak. Właśnie dlatego otoczę manekina ochroną przed obrażeniami fizycznymi. Niewrażliwość na ból. Ból no jutsu. Spokojnie, Murtair. Możesz przecież przekuć swój zdobyty zadanymi ciosami wściek w promień godny mrocznego mściciela nienawiści. Mój cień mroku załatwi sprawę. A kunajami dalej będę rzucał, więc spiesz się z tym atakiem. Oh yeah! Zwycięstwo! Nie było to nic specjalnie imponującego, ale niech stracę. 5 punktów dla Mrufail. Czas na ostateczną próbę, Lucy. Mrufail, macie jeszcze szansę pokonać Miauriannę. To najważniejsza część dzisiejszego egzaminu, niczym bowiem jest gibkość i waleczność miał asasyna wobec potęgi jego umysłu.
Teraz właśnie sprawdzimy waszą niezłomność, siłę woli oraz hart ducha. Właśnie dlatego można zdobyć nawet 50 punktów. Tym razem zacznie Miaurianna. Ojejku! Waszym zadaniem będzie oparcie się niesamowicie nęcącej umysł gumowej myszy przez 15 sekund. Nie są aby za młody na tak morderczą próbę? To okrutne, ale konieczne. Miaustasyni zostają tylko najsilniejsi. Start! Jakaś liczna! Cóż, każdy ma jakąś słabość. Z bólu serca nie mogę dać ci punktów, Miaurianno. Niczego nie żałuję, sensei. Tak. To może teraz Lucy. Zaczynaj. Och, nie spodziewałam się tak morderczej próby. Ja muszę powstrzymać. Nie, muszę ukoić swoje spragnione przyjaźni serce. Och, gumowa myszko, tylko ty mnie zrozumiesz. Cóż, to było z 10 sekund, więc masz 25 punktów na zachętę. Miał fail, teraz ty. Spokojnie, miał Tair, wystarczy, że ani drgniesz. Nie umie się przed przemożną chęcią popacania tej uroczej, hipnotyzująco atrakcyjnej gumowej myszy. Myśl o traumie. Trauma zawsze obraca twoją uwagę od wszystkiego, co urocze i dobre. Myśl o martwych kotkach. Uciec od myszy się nie godzi. 0 punktów. Wygrała Lucy. To będzie zaszczyt mieć przygody u boku tak zdolnej kotki. Oczywiście moja wygrana była pewna. Poczekaj, miał tanku. Pozwól na słówko. Może jednak weźmiesz miał Tair mimo wszystko. Co? Przecież jest fatalna. Damy ci ją za darmo. Więcej, dopłacimy ci do niej. To wstyd, by taka duża kotka jeszcze ani razu nie miała przygody. Skoro tak... Jak mówiłem, wynik jest jasny, ale do swojej drużyny wybieram miał stosunkę Grutair. Zobaczyłem w niej moce, których nie mogę zignorować. Och! Lucy płacze. Myślałam, że pójdę na tę przygodę i to będzie okazja, by znaleźć nowych przyjaciół, którymi mogłabym gardzić i nie potrzebować, bo gardzę przyjaciół, ale tym razem nie będzie mi dane. Jejku, jejku, wiedziałam, że masz wiele nieodkrytego potencjału, senpai! Wszystkie doskonale się spisałyście. Miał Tai, ruszaj na nową przygodę. Powodzenia. Miał Tair, zaczekaj. Wiem, że w prologu swego życia byłaś leniwym i niezbyt pomocnym kotkiem, który nie pomagał swojej społeczności. Mam jednak nadzieję, iż lata kontemplacji i czerwonego punktu zmieniły cię na lepsze. Weź to perzed mleko, uzdrowi twoje rany, gdy będziesz w tarapatach. Dziękuję, mistrzu. Zawsze podążaj za czerwonym punktem w swoim sercu. Poza tym możesz tu zajrzeć do instrukcji zakonu ruchomego czerwonego punktu dla początkowników przygodystów, który objaśni ci różne przydatne fakty. O! Patrzcie. Mogę przejść do menu opcji. Możesz tam uleczyć kota przed walką na dwa sposoby. Przedmiotem wybierz przedmioty, magią wybierz umiejętności. Warto sprawdzić status, gdzie w dziale profesja znajdziesz rozbudowany opis mechaniki każdej postaci. Każda postać posiada następujące statystyki. Atak, obrona... No dobra. Czy choć fart? Dobra. Przejrzeć się ponownie, wystarczy ikony Y, wybiorę przedmioty, ważne rzeczy i pasne instrukcje zakonu. No dobra. Myślę, że pilnie potrzebujesz zadania, które pozwoli twojemu potencjałowi i miałsasyna rozkwitnąć. Nie chcesz chyba być przygodyską z kwitniętymi potencjałami. O, znowu jakaś próba? Ta jest. Szczegóły wyjawię ci na miejscu. Chodźmy do stołówki Miapłanów. Wiesz, ten spory kartą na prawo od twojego zakonu. Wiem, przeżyłam w tym mieście wiele lat. Nie da się zapisać? Zapisałabym w sumie. Zapis wczytywania. Zapisz. Tak. Dobra, kochanie, ale w takim razie skończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i do usłyszenia w innych moich filmach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!